Aby skorzystać z naszego kreatora wyglądu, zaloguj się do panelu administracyjnego, po czym przejdź do zakładki Wygląd sklepu, która znajduje się po lewej stronie, a następnie kliknij w Kreator wyglądu. W tym momencie zostaniesz przekierowany na stronę naszego kreatora, w którym stworzymy nowy szablon dla Twojego sklepu. Na stronę kreatora możesz wejść także bezpośrednio przez przeglądarkę, wpisując adres kreator.comarchesklep.pl. Z dostępnych opcji wybierz Stwórz nowy szablon. W tym momencie wyświetli Ci się okno informujące o sposobie projektowania strony. Komunikat zatwierdzamy przyciskiem OK. Znajdujesz się na głównej stronie kreatora. Na samej górze znajduje się miejsce na nazwę Twojego szablonu, wybór wersji oraz opcja podglądu szablonu w pełnym wymiarze. Po lewej stronie widnieje menu dotyczące edycji szablonu oraz jego styli. Możesz także zmienić wersję językową Twojego szablonu. W zakładce Szablon znajdują się narzędzia przeznaczone do projektowania układu strony. Zauważ, że rozwijając listę po lewej stronie możesz zaprojektować stronę główną, listę towarów, szczegóły towaru, a także koszyk. Zakładka Style odnosi się do ustawień kolorów, czcionek oraz ikon koszyka, która zostanie szczegółowo omówiona w kolejnym wideo. Rozpocznijmy zatem projektowanie układu strony e-sklepu. W pierwszej kolejności zaprojektujmy stronę główną, zaczynając od układu nagłówka. Najedź myszką na sekcję nagłówek i rozwiń listę. Do wyboru masz kilka układów. Wybierz ten, który jest dla Ciebie najbardziej interesujący, a następnie chwyć go i przeciągnij na prawą stronę. Na samym układzie widzisz zapewne niewiele. Na razie są to jedynie szare kształty. Podczas projektowania szablon w wersji roboczej tak właśnie będzie wyglądał. Żeby zobaczyć nieco więcej, kliknij podgląd znajdujący się w prawym górnym rogu. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak strona e-sklepu będzie prezentowała się w rzeczywistości. Wszystkie grafiki w podglądzie stanowią jedynie przykład. W późniejszym etapie dowiesz się, jak możesz wgrać swoje własne banery dla e-sklepu. Aby powrócić do poprzedniego widoku, również naciśnij podgląd. Podobnie postępuj z następnymi elementami strony. Zdecyduj, co ma się znaleźć na głównej stronie. Czy będą wyświetlane produkty polecane, banery, slider producentów lub marek, a może blog i newsletter? Stworzenie bloga jest bardzo ważnym elementem sklepu internetowego. Prowadząc blog, sprzedawca może pokazać swój profesjonalizm, dzielić się swoją wiedzą, inspirować klientów, a co za tym idzie, zachęcić ich do kupna reklamowanych produktów. Może mieć to również dobry wpływ na pozycjonowanie ze względu na jego unikalne treści. Newsletter jest natomiast narzędziem umożliwiającym automatyczne wysyłanie zaplanowanych informacji do poszczególnych odbiorców. Dzięki niemu możliwe jest utrzymywanie stałych relacji z klientami. Na samym dole widoczna będzie stopka. Jeśli posiadasz media społecznościowe, to jest ona idealna do ich umiejscowienia. Dzięki mediom społecznościowym możliwe jest dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Dodatkowo spójna kreacja mediów społecznościowych z e-sklepem może być wykorzystana jako działanie brandingowe. Nagłówek i stopka to elementy stałe. Przykładowo zmiana nagłówka w koszyku spowoduje jego zmianę także na stronie głównej. Strona główna jest gotowa i teraz możemy przejść do kolejnej. Wybierz listę towarów z listy znajdującej się po lewej stronie. Zastanów się, czy wybierzesz same zdjęcia z nazwami, czy zdjęcia z możliwością wyboru różnych kategorii. Podobnie jak poprzednio, złap zainteresujący Cię szablon i przeciągnij go na puste pole po prawej stronie. Pamiętaj, że prezentowane przez Ciebie towary muszą być odpowiednio wyeksponowane. W tym miejscu zadbaj także o ich dokładny opis. Podobnie postępuj z kolejnymi stronami. Przy każdej zmianie możesz je na bieżąco podglądać. Niektóre sekcje możesz dodatkowo modyfikować. Wystarczy, że najedziesz myszką na wybrany obszar, a wówczas zobaczysz dwie ikony: opcje oraz usuń. Teraz możesz wybrać sposób wyświetlania poszczególnych elementów. Pokażmy to na liście towarów. Kreator umożliwia nam wybór liczby towarów wyświetlających się w e-sklepie. Możesz dowolnie modyfikować inne filtry, w tym na przykład zdecydować, czy zdjęcie, producent lub ocena powinny być widoczne dla potencjalnego klienta. Gdy już dokonasz wszystkich modyfikacji, możesz przejść do generowania szablonu. W tym celu kliknij przycisk Generuj znajdujący się w lewym dolnym rogu. Teraz zostanie wygenerowany szablon z przygotowanym układem. Format, w którym zapiszesz go w wybranej przez Ciebie lokalizacji na komputerze, pozwoli w późniejszym etapie na wgranie go do Twojego e-sklepu.
Szablon nie zostanie wygenerowany, jeżeli nie dodasz wymaganych elementów. Kreator przypomni Ci o nich stosownym komunikatem oraz ikonami. Właśnie stworzyłeś projekt układu swojego e-sklepu. W kolejnym filmie dowiesz się, jak możesz zmienić kolory i czcionki. Zaimportujemy także gotowy szablon do Twojego e-sklepu.